Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy kolejną wycieczkę. Wylądowaliśmy z Iwoną w miejscowości Złatna. Bardzo fajna trasa, podobno jedna z piękniejszych tras widokowych. Nie tylko do chodzenia, ale też do latania w Beskidzie Żywieckim. Jest bardzo mało ludzi, piękne hale, wysoko. I będziemy przynajmniej w 4-5 miejscówkach, gdzie widać genialne panoramy, ale skąd można też polatać. No tutaj już widać na tej dróżce, że ja nie wiem, kto ją budował, ale chyba najbardziej stroma asfaltówka, jaką wchodziliśmy, jest ogień. No tutaj nie widać tego, na pewno w kamerze, ale jest tak stromo, że ciężko jest podejść. Ja ćwiczę na schodach w fitness klubie, po 50 pięter sobie robię na sesję. Ale ja nie wiem, czy na rowerze, czy autem da się to ogarnąć. Może być łatwy dojazd do pracy, szczególnie zimą. Widać przepięknie całą panoramę tam w stronę miejscowości Łysowej, dolinkę, którą przyjechaliśmy. Ale tutaj ludzie mają mega miejscówkę, bo jest też grill, a tam dalej jest jeszcze ogródek z widokiem na całą tą panoramę na Mońcu. Przyjeżdżamy tu. Koniecznie tutaj musimy przyjechać, to jest nawet jaka sauna. I widok z takim widokiem. Ojoj. Ja tu chcę. Czasami w Stanach pokazują chłopaki takie miejscówki, gdzie robią long range. Ta jest idealna. Nie trzeba jechać do Bośni, w Europie czy do Albanii. Tam na Mońcu można się pylnąć za polanki i wygląda to konkretnie. No już na żółtym szlaku, ja nie wiem jak z dojazdem, bo tutaj jest tylko taka bardzo stroma, szutrowa droga, kamienista. Mają tu ludzie też koniki, ale auta, terenówka, chociaż Volkswagen bus. Konkretnie. No miejscówka jest naprawdę rewelacyjna. Jedno z przepięknych miejsc na trasie. Siodło takie klasyczne, a mianowicie hala radykalna. Widać już Tatry dość dobrze teraz, jak patrzę na południe. Natomiast tam na północny zachód widać też Skrzyczne z charakterystycznym tym masztem. Tamtą stronę. Thank you.
fantastycznie latały nad nami, teraz nad halą dwa szybowce. Genialnie, tak bezgłośnie, ale potężny rozstaw śmigieł. Super to wyglądało i taki dźwięk charakterystyczny, jak się wznosił. Genialnie kołował i przecinał powietrze. Fantastycznie. On był nie tak bardzo wysoko. Ale ma rozpiętość skrzydeł. Leci jak taki dron potężny. Trzeci lot dzisiaj zrobiłem na Lipowskiej hali. Był chyba najsłabszy, 3 minuty 30 sekund. A najsłabszy z tego względu, że przede wszystkim tam jest przyłącze napowietrzne, czyli mamy linię napięcia średniego czy niskiego, ale też jest wąska ta hala. No i też w bezpośrednim sąsiedztwie schroniska. Nie chciałem też ludziom tak bardzo przeszkadzać. Więc to był krótki lot, 3 minuty, ale mam nadzieję, że za jakieś 15 minut, 20 dotrzemy do Rysianki i tam powinno być też konkretnie. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Parę akumulatorów mi zostało, a nasza wycieczka powoli zmierza ku końcowi. Natomiast światło jest też coraz lepsze i to jest super sprawa. Dzień dobry. Świetnie. No i jesteśmy u celu naszej podróży dzisiejszej, wycieczki fantastycznej. Przede wszystkim jesteśmy w schronisku Rysianka, ale druga rzecz, że widok na Babią Górę jest mega kozacki, przekozacki. Spróbuję zrobić ujęcia schroniska i babiej. Może to się uda, tak jak mam wizję na 70 mm na Mavicu 3 Pro. Było całkiem fajnie. Liczyłem na trochę lepsze ujęcia, jeżeli chodzi o schronisko plus Diablak, czyli Babia Góra, ale no niestety dużo tam drzew było. Natomiast teraz mamy super oświetlenie, bo stoję teraz pod światło. Idealnie widać Tatry w tamtą stronę. Idealnie. Małą Fatrę widać pięknie. Tatry, tu masyw Pilska, a tam Babią Górę jeszcze dalej. Cudnie.
doszliśmy do auta, zrobiliśmy 18 km i 200 metrów. Niesamowita wycieczka, przepiękna, dzięki Ci Iwonka za super czas. Przede wszystkim piękne były te hale, chyba najładniejsze w Beskidzie Żywieckim. A druga rzecz, że szczytów było mnóstwo, no i też lotów. Polataliśmy, panoramy fantastyczne. Szlak chyba niedoceniany, bo mało ludzi tędy chodzi. A jeden z najładniejszych, jakie robiliśmy, jeżeli chodzi o Beskid Żywiecki, na bank. Super. Dzięki za oglądanie, wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnym epizodzie. Cześć!